dzisiejszym vlogu. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, jakie zarządzenie będzie w Nowym Jorku od niedalekiej przyszłości. Wszystko opiera się o właśnie tą bezdomność w Nowym Jorku i dzisiaj dowiedzieliśmy się, że młodzi bezdomni będą dostawali $1250 na miesiąc przez kolejne 2 lata. To jest bardzo dużo pieniędzy i nie ukrywam, że jestem trochę oburzona, bo czy to pomoże wyjść na przykład z nałogu narkotykowego tym osobom? No raczej nie. Oni będą dostawali kasę tak naprawdę za nic. Ja uważam, że tutaj trzeba im pomóc, bo to nie o to chodzi, ale nie wydaje mi się, że rozdawanie pieniędzy na prawo i lewo jest dobrym pomysłem. Ja mam o tyle szczęście, że... Czekajcie, bo nie wiem, czy będę zagłuszała głośnik. Mam o tyle szczęście, że ja mieszkam w New Jersey i to jest to, że płacąc trzeci podatek, który mi zabierają, jak pracuję na Manhattanie, to oni mi to wszystko oddadzą. Więc osoby, które pracują w Nowym Jorku, płacą ten trzeci podatek, który między innymi idzie właśnie na takie rzeczy, jak pieniądze, które są oddawane, rozdawane, które mają rzekomo pomóc tym ludziom. A więc dzisiaj taka mała ciekawostka z Nowego Jorku. No niestety, nie jest za ciekawie, ale mam nadzieję, że Nowy Jork wróci do siebie i że będzie coraz lepiej, albo będzie coraz gorzej. Tego nie wie nikt. Bardzo dużo budynków się buduje teraz w Nowym Jorku, ale tak jak mówię, sama nie wiem, co będzie. Ten problem bezdomności, on był zawsze tutaj, tylko tego tak nie było widać, bo było zawsze dużo ludzi na ulicach. Teraz jest o wiele mniej, jest więcej już turystów, powoli wszystko tak wraca do normy, ale no nie będę ukrywać, że dużo, dużo ludzi tutaj potrzebuje tej pomocy i to po tym COVID-zie dużo ludzi straciło pracę. Przynajmniej w mojej firmie osoby, które były zatrudnione, też straciły pracę, dlatego że ja jestem w branży podróżniczej, więc wyobraźcie sobie moment, gdzie wszystkie samoloty, linie lotnicze przestają funkcjonować, więc oni automatycznie muszą pozwalniać ludzi. Także bardzo dużo ludzi wyjechało z Nowego Jorku przez tą sytuację. No, niektóre osoby sobie kompletnie z tym nie poradziły, z tym problemem, że straciły pracę i w pewnym sensie rozumiem, że oni chcą pomóc, ale tutaj niestety jest bardzo dużo młodych narkomanów, którzy potrzebują zupełnie innej pomocy. Czy tą pomoc otrzymają? Ciężko mi jest powiedzieć. Na dzień dzisiejszy nie posiadam takiej wiedzy. Bardzo dużo bezdomnych osób przebywało w hotelach tutaj na Manhattanie i z tego, co ja się orientuję, zostało już wypuszczonych na zewnątrz, więc ogólnie to było bardzo niebezpiecznie jeszcze, jak był COVID. I oni właśnie wszyscy przebywali w hotelach. Teraz oni już wszyscy powychodzili z tych hoteli i są na ulicach Nowego Jorku. I Nowy Jork ma problem ma ten problem, że musi pomóc tym ludziom. Bardzo chciałam Wam podziękować za wszystkie lajki pod moimi filmami, bo wydaje mi się, że w miarę moje filmy się Wam podobają. Ojeja! This is so cute! Właśnie się zatrzymałam przed chłopakiem, który ma 2 koty. Cześć Wy! Widać, że nie ma. Jest po narkotykach, siedzi z 2 kotami. Takim osobom warto pomóc, ale jak ja widzę, że ktoś jest naćpany, pijany, no to dajcie spokój w ogóle, to jest jakaś masakra, nie? Także tyle Wam dzisiaj w zasadzie chciałam powiedzieć o tym problemie. Zobaczymy, co będzie za 2-3 miesiące, ale tak jak mówię, wszystko się już otwiera, już jak widzicie za mną coraz więcej ludzi. Chciałam Was również zaprosić na mojego Instagrama, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ja bardzo dużo postuję na Instagramie. I tak, także to by było na tyle dzisiaj, taki krótki epizod. Nowy Jork rozdaje pieniądze, jednym słowem. I tutaj dużo ludzi... O, jeszcze taka ciekawostka, co mogę Wam dodać do tego tematu, który poruszyłam. To, że nawet osoby nielegalne mieszkające w Nowym Jorku dostawały pieniądze z bezrobocia podczas pandemii. Taka mała ciekawostka, która mi teraz przyszła na myśl i... I jeszcze kolejna ciekawostka, o której Wam chciałam wspomnieć, bo to jest też bardzo ważne, abyście sobie nie myśleli,
że w Nowym Jorku narkomani, bezdomni to są tylko osoby czarnoskóre, bo tak nie jest. Powiem wam, że jestem zaskoczona ilością ludzi białej karnacji, że tak powiem, którzy są właśnie bezdomnymi narkomanami w Nowym Jorku. Także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się do następnego. Pa, pa!